Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 do potęgi minus pierwszej razy 16 do potęgi 3 czwartych jest równa. W tym zadaniu proponuję pozamieniać liczby na potęgi liczby 2. Czyli piszemy sobie pierwiastek trzeciego stopnia z minus 2 do potęgi trzeciej i to wszystko jeszcze do minus pierwszej potęgi razy 16. 16 to jest 2 do potęgi czwartej i to jeszcze do potęgi 3 czwartych. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Pierwiastek trzeciego stopnia my możemy zapisać, że to jest podniesienie do potęgi 1 trzeciej, czyli mamy minus 2 do potęgi trzeciej do potęgi minus pierwszej i to wszystko jeszcze podniesiemy do potęgi 1 trzeciej, bo tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia razy. I teraz tutaj mamy taką zasadę, jak podnosimy do potęgi jeszcze raz do potęgi, to mnożymy te liczby. Czyli mamy 4 razy 3 czwarte, czwórki się skrócą i będziemy mieli 2 do trzeciej. I zobaczmy, co z tego dalej wyjdzie. Tutaj mamy 3 razy minus 1, mnożymy to razy to i później jeszcze razy to. Czyli będziemy mieli minus 2 do potęgi 3 razy minus 1 razy 1 trzecia. Tutaj w wykładniku. Zobaczmy, trójki się skrócą w wykładniku. Czyli tak naprawdę będziemy mieli z tego minus 2 do potęgi minus pierwszej. Minus 2 do potęgi minus pierwszej razy 2 do trzeciej. Czyli to się równa minus 2 do potęgi minus pierwszej razy 2 do trzeciej. Jest taka zasada, że jak mnożymy liczby o tej samej podstawie, to dodajemy wykładniki. Czyli będziemy mieli minus zostaje z przodu, 2 do minus pierwszej razy 2 do trzeciej. Dodajemy minus 1 plus 3, czyli to będzie minus 2 do potęgi minus 1 plus 3. Czyli minus 2 do potęgi drugiej. Minus 2 do potęgi drugiej to jest minus 4, bo 2 do drugiej to 4 i ten minus z przodu zostaje, czyli możemy to jakby w nawias wziąć, żeby pokazać, że ten minus działa na całe wyrażenie, bo najpierw jest potęgowanie, a później jest mnożenie, dzielenie i tak dalej. Czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.